Witajcie, ziomeczki, kłaniam się bardzo nisko. Musiałem się pokazać w tym filmie, w tym odcinku. Po prostu Black Sabbath, Children of the Grave. To jest jeden z najbardziej rozwalających mnie utworów, jakie poznałem w ogóle. Głównie też dlatego, że jest zarobisty motyw i obniżone też struny są, które sprawiają, że what the fuck się dzieje. Zacznijmy w ogóle od tego, że strój mamy dość specyficzny. Najgrubsza, szósta struna jest to dźwięk cis. Znaczy to jest strój standard, tylko że po prostu obniżone stroje. Najgrubsza struna jest cis, później jest struna fis, później struna h, później e, gis, cis. Czyli po prostu obniżone o, uwaga, o 4,5 tony. Normalnie mamy dźwięk e na pustej strunie, a my w tym momencie mamy nie dis, nie d, tylko cis, czyli obniżamy, można powiedzieć, jeżeli to jest zerowy próg na 12, to obniżamy o 1, 2, 3, pół tony w dół. Uwaga, posłuchajcie, jak ten motyw brzmi. No pierwszy to jest po prostu no intro, uwaga, no po prostu no, zagram, później będziemy o tym mówić, będziemy się podniecać później tym. Jak dla mnie to jest po prostu no, coś niesamowitego. No, przez pierwsze 9 taktów to jest w ogóle motyw grany, ten specyficzny patataj. Bo mamy dwa dźwięki puste, dwa dźwięki tak pustej struny, wolniejsze i trzy szybsze. To jest ten pierwszy. I to w połączeniu. Tylko zaczynamy od tych pierwszych dwóch. Oczywiście muszą być tłumione, bo jakby nie będę tłumić, to będzie... bida. No i później jest motyw po 9 tych taktach, jakby jest w 10 takcie jest motyw taki, że mamy po prostu 7-9 na strunie 5 i 4 puszczony przez pół taktu. Później mamy taki motyw, że mamy to samo, co było pierwotne, czyli ten motyw ten. Grany 3 razy. Tylko że dokładamy tu jeszcze na 7 progu, na strunie 5, siódemkę. Pierwsze dwa dźwięki pustej gramy tylko szóstą, a przez 3 uderzenia gramy razem z siódemką. Właściwie no to nie jest trudne. Ważne, żeby uderzyć tak, żeby było słychać jeszcze. To jest taki już specyficzny ruch, żeby uderzając na przemian, to jest taki troszkę... Bo od dołu musimy grać na przemian i od dołu uderzenie też musi objąć siódemkę i zero. Siódemkę i zero. Na końcu tych dwóch taktów jest przejście. Zagram go jeszcze raz wam. Wolno. Raz, dwa, trzy.
to jest coś pięknego. To jest ten cały podwójny takt powtórzony dwa razy. No i później mamy taki przerywnik slajdowy, struna piąta i czwarta, slajd jest do 7,9. Później jest 10 do 12 na 3,5. Tam fenomenalną rolę pełni linia basowa, która dopełnia całego tego riffu, no nie? Tak, czyli operujemy tutaj szósta struna, piąta, czwarta. Nic tutaj więcej nie działamy. Wszystkie te slajdy, co to były grane, one były grane na piątej, czwartej strunie. Czyli slajd był pierwszy, był z 5-7 do 7-9. Później mamy 10-12. I no nie, tu już nie ma slajdu, przechodzimy na 3-5. I później ostatni. W kółko, w nieskończoność po prostu. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Ogarnijcie to, po prostu to jest kolejny z motywów. Best riff, best riffs ever i działajcie. Dzięki za oglądanie. Papatki.